Znajdź wszystkie kąty ostre, rozwarte i proste znajdujące się na poniższej ilustracji. Przypomnijmy sobie najpierw, jakie to są kąty ostre. Kąty ostre to są kąty, które mają miarę większą niż 0 stopni, ale mają miarę mniejszą jednocześnie od tutaj 90 stopni. To są kąty ostre. Kąty proste to są kąty, które mają o proste, to są kąty, które mają miarę idealnie równą 90 stopni. Widzimy, że kąty ostre nie mogą mieć miary tutaj 90 stopni, bo kąty proste mają miarę 90 stopni. I pozostałe nam tutaj, o, wiemy jakie to są kąty proste, kąty rozwarte. Kąty rozwarte mają miarę większą niż 90 stopni. Nie mogą mieć miary 90 stopni, bo to są kąty proste. I mają jednocześnie miarę mniejszą niż 180 stopni, bo kąty 180 stopni to są kąty półpełne, więc nie mogło, kąty rozwarte nie mogą mieć takiej miary. I popatrzmy na naszą ilustrację i zastanówmy się, co już wiemy. Taki symbol oznacza nam kąt prosty, więc od razu możemy wyciągnąć wniosek, że kąt QAR jest kątem prostym. I za, zapiszemy to sobie. QAR. Więc znaleźliśmy pierwszy kąt prosty. Ale teraz popatrzmy. Tutaj mamy wierzchołek A. I tutaj mamy jedno ramię, tutaj drugie ramię. Jeśli ramiona układają się tutaj w linii idealnie prostej, to ten kąt, który jest tutaj, te dwa ramiona tworzą kąt 180 stopni. Skoro ten kąt ma miarę 90 stopni, to ten kąt, który jest tutaj obok, musi mieć również miarę 90 stopni, bo te dwa kąty tutaj razem będą musiały dawać miarę 180 stopni, więc ten kąt QAT jest również kątem prostym. A Takie kąty, które sumują się do 180 stopni, to są kąty przyległe. Tak, dwa kąty, które sumują się do 180 stopni, to są kąty przyległe. Odnajdujemy tutaj kąt półpełny 180 stopni. Ten ma 90, więc ten również, ten kąt QAT również musi mieć miarę 90 stopni. Poszukajmy teraz kąty ostre. Wiemy już, że ten kąt, który znajduje się tutaj, ten kąt QAT, również jest prosty. I ten kąt prosty został tutaj przedzielony na dwie części. I widzimy, że otrzymaliśmy w taki sposób dwa kąty. Tutaj będziemy mieli pierwszy kąt, a tutaj będziemy mieli drugi kąt O. I teraz zastanówmy się, te dwa kąty razem będą dawały na miarę 90 stopni, więc... Ten musi być mniejszy od 90 stopni i ten musi być mniejszy od 90 stopni, bo razem dają nam 90 stopni. Widzimy, że to są takie jakby składowe tego naszego kąta prostego QAT. I z tego powodu te kąty są ostre. Muszą mieć miarę tutaj 90 stopni. Miarę mniejszą niż 90 stopni, tak? I e, zapiszemy sobie te kąty. Pierwszy kąt to jest QAP. To jest kąt QA. P. I drugi kąt ostry to jest kąt PAT. Tak sobie nazwiemy ten kąt, który znajduje się tutaj. Kąt O. PAT. Poszukajmy teraz jeszcze jednego kąta ostrego, bo ja tutaj dostrzegam jeszcze jeden kąt ostry. Ten kąt ostry znajduje się tutaj. Jak uzasadnić sobie, że to jest kąt ostry? Popatrzmy. Przedłużmy sobie to ramię w taki sposób o prosty, że będziemy mieli taką idealnie prostą linię i oznaczmy sobie tutaj jakiś punkt i powiemy sobie, że tutaj mamy punkt X. Teraz popatrzmy. Tutaj mieliśmy kąt prosty, tutaj mieliśmy kąt prosty i identyczna sytuacja jest tutaj. Ten kąt RAX jest kątem prostym. I kąt TAX jest kątem prostym, tak? Ponieważ możemy też o tym pomyśleć, że tutaj na idealnie poziomą linię padła idealnie prosta linia. Tutaj i yy, stworzyła nam tutaj kąty proste. Tutaj mamy kąt prosty i tutaj mamy kąt prosty. I teraz popatrzmy. To, co właśnie jest najważniejsze, to żeby zauważyć, że tutaj również będziemy mieli kąt prosty. Ten RAX jest kątem prostym. I z tego samego powodu, co wyjaśniliśmy sobie przed chwilą, dlaczego kąt QAP jest kątem ostrym, ponieważ ten kąt wchodzi w skład kąta, prostego, to z tego samego powodu kąt RAS jest kątem ostrym, ponieważ wchodzi w skład tego kąta prostego RAX i to jest nasz ostatni kąt ostry, kąt RAS i zapiszemy tutaj sobie RAS i zerknijmy na ilustrację, czy nie ma tutaj przypadkiem innego kąta ostrego, ja tutaj nie widzę i nie ma tutaj innych kątów. Ostrych. Więc mamy kąty ostre, kąty proste i zostały nam kąty rozwarte. Popatrzmy. E, w jaki sposób znaleźć kąt rozwarty? Najłatwiej e, znaleźć sobie kąt półpełny. Kąt półpełny to jest taki kąt, który ma tutaj wierzchołek, a ramiona tworzą e, linię idealnie prostą. Więc widzimy, że tutaj mamy wierzchołek A, a te ramiona tworzą linię idealnie prostą. I teraz popatrzmy. E, ten Kąt, może zaznaczymy sobie o ten kąt. Widzimy, że ten kąt jest mniejszy od kąta 180 stopni, tak? ale jest większy od 90 stopni. Dlaczego? Tutaj mamy 90 stopni, to jest kąt prosty, ten QAR, ale do tego dorzucamy kąt ostry, więc przekroczymy 90 stopni. Ale widzimy, że tutaj nic do tego nie dorzucamy, więc nie przekroczymy tego naszego kąta 180 stopni. To jest nasz pierwszy kąt rozwarty. Nazwiemy sobie ten kąt jako SA. Q. Kąt S A Q. No i właśnie, można by pomyśleć o tym też w ten sposób, że o, to będzie również kąt rozwarty, ponieważ tutaj 90 stopni dorzuciliśmy jakiś kąt i jeszcze coś dorzucimy, to będziemy mieli więcej niż 90 stopni. Ale to, co powiedziałem przed chwilą, te dwa ramiona tworzą linię idealnie prostą, więc to jest kąt półpełny, który ma miarę 180 stopni, a kąt rozwarty ma miarę mniejszą niż 180 stopni. Więc usuniemy to sobie. Ale jeśli przesuniemy się troszeczkę na lewo, to możemy zaobserwować, że będziemy mieli... Może zmienię kolor, o. To będziemy mieli tutaj coś takiego. Popatrzmy. Ten kąt jaką ma miarę? No 90 stopni. Tu już sobie powiedzieliśmy, tylko narysowałem to w inny sposób. I do tego kąta RAQ dorzucamy jeszcze ten kąt QAP, który był kątem ostrym. I widzimy, że mamy tutaj miarę większą niż 90 stopni, ale nie przekraczamy linii tej tutaj. Popatrzmy, tutaj mamy wierzchołek A, te dwa ramiona tworzą linię y, prostą, więc będziemy mieli tutaj kąt 180 stopni, RAT, tak, ale ten kąt tutaj nie przekracza nam 180 stopni, więc to również jest kąt rozwarty i nazwiemy sobie ten kąt jako RAP. RAP. I czy to jest ostatni kąt rozwarty? No nie, ja tutaj dostrzegam jeszcze jeden kąt rozwarty, popatrzmy. Kąt TAX. Z wiadomych względów jest kątem prostym. Jeśli do tego kąta dorzucimy ten kąt, który znajduje się tutaj, to będziemy mieli jeszcze jeden kąt rozwarty, ponieważ to ma 90 stopni. Dorzucam jeszcze taki kąt ostry, więc ten kąt będzie rozwarty. I ten kąt nazwiemy sobie TAS. Może zmienię kolor na jakiś tutaj inny, na jakiś ciemniejszy. O, może taki. Nie, tego w ogóle nie widać. A, może taki. I widzimy, że ten kąt również jest rozwarty, ponieważ do kąta prostego TAX dodaliśmy no jeszcze tutaj taki kąt ostry SAX i mamy kąt rozwarty. I ten kąt nazwiemy sobie jako TAS. I tym sposobem odna odnaleźliśmy wszystkie kąty ostre, proste oraz rozwarte, które tutaj znajdują się na tej tutaj ilustracji, więc wykonaliśmy nasze zadanie.